Ja też bym miała wątpliwości co do tych przepraszających posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo spędzam dzień w dzień w Sejmie mnóstwo czasu. Nie o to chodzi, że mnie mają przepraszać, czy że przed dziennikarzem mają obnażać swoje prawdziwe intencje, czy to, jak postrzegają działania Jarosława Kaczyńskiego. Ale ja mam wrażenie, że tam jest po prostu kilka grup. Pierwsza grupa to są ludzie złamani, druga grupa to są ci, którzy nie mają szansy na żaden awans bez Jarosława Kaczyńskiego. I teraz te szanse mają i ją wykorzystują. A to są wszyscy ten. I jeszcze jest trzecia grupa, która jest zafascynowana w sposób absolutnie Jarosławem Kaczyńskim, bo ja raczej kojarzę swoje własne rozmowy z politykami PiS-u, którzy przekonywali mnie, jak wspaniałym człowiekiem jest Jarosław Kaczyński. Strategiem politycznym, osobą absolutnie wybitną, no i do szpiku kości dobrą. I jest trzecia grupa, moim zdaniem. Do szpiku bym się zgodził. Jest jeszcze czyja kość musi być ogryziona do szpiku, żeby ta dobrość się ujawniła? Dorzuciłbym do typologii pani redaktor Lewickiej jeszcze jedną grupę, czy podgrupę w obrębie PiS-u, mianowicie grupę absolutnych cyników, którzy wiedzą, jak się sprawy mają. Nie mają złudzeń, kim jest Jarosław Kaczyński, w kleszczach jakich obsesji się znajduje, ale robią to z pełną premedytacją. Jakich? Myślę, że jednym takim klasycznym reprezentantem grupy cynicznej jest na przykład Jacek Kurski. Poczekaj, w kleszczach jakich obsesji, bo rzuciłeś. Poczekaj, chcę się dowiedzieć, w kleszczach jakich obsesji? No obsesji paranoidalnych po prostu, no bo sposób patrzy, przy czym nie chodzi mi o to, że Jarosław Kaczyński rozbiera się i biega na golasa po ulicy, tylko jego ogląd świata jest paranoidalny, no to jest zawężony ogląd świata, w którym tylko on ma rację. Tomasz cały Wołek świat jest przez ciebie rzucił się w wartki strumień swych myśli i płynie, nie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje.